Jak rozwijać polski rynek kapitałowy? Czy mamy właściwą strategię dla warszawskiej giełdy? I jakie znaczenie ma zaufanie inwestorów i jak w tym kontekście jaką rolę odgrywa bądź powinien odgrywać Narodowy Bank Polski czy Komisja Nadzoru Finansowego? Mikołaj Kuńca, witam, zapraszam na Kolejny odcinek programu Biznes Mówi, a naszym gościem jest ekspert pan Ludwik Sobolewski, prezes Emerging Europe Marketplace, wcześniej szef giełdy papierów wartościowych w Warszawie, a także parkietu w Bukareszcie. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. To zacznijmy od tych tematów, potem przejdziemy do bardziej skomplikowanych. Jak pan ocenia, no z pewnej perspektywy, jednak, także innego spojrzenia, bo pan jest w tej chwili po drugiej stronie rynku, nie jest pan organizatorem rynku, tylko jest pan uczestnikiem rynku. Jak pan ocenia kondycję, i strategię, którą realizuje warszawski parkiet. To jest trudny czas na pewno. Więcej spółek schodzi z giełdy niż na nią wchodzi. Inwestorzy niestety też w dużym stopniu odwrócili się od giełdy. Kiedy mówimy o inwestorach indywidualnych, to to jest szczególnie smutna historia, bo oni porzucają w ogóle lokowanie pieniędzy w instrumenty finansowe w tym giełdowe i zwracają się ku czemuś, co można dotknąć i zobaczyć, czyli nieruchomości. Um, więc nie, nie jest to dobra tendencja. Y, strategia, powiem szczerze, nie obserwuję, żeby ona była. Być może jakaś jest, ale w, y, jeśli chodzi o kwestię. A celów strategicznych y, stojących przed taką instytucją jak giełda, to nie tyle ważne jest to, czy ona jest, tylko czy ona jest wdrażana, czy ona jest wprowadzana w życie. Więc y, tu miałbym problemy, żeby, żeby jak gdyby i, i, i mówię to zupełnie bez, bez cienia jakiejś, no nie wiem, sarkazmu, żeby stwierdzić rzeczywiście jakieś oznaki jakiejś dynamicznej czy, 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 czy bardzo prorozwojowej strategii. I, to, to... I, nawet, I nawet kiedy Pan użył, Panie Doktorze, takiego sformułowania, o, chyba mówiąc o strategii właściwej dla giełdy, to ja mam od razu taką, taki impuls, żeby nie tyle mówić o strategii dla giełdy, co strategii, którą ma giełda, to znaczy którą, yy, którą nie wprowadził czy nie zaproponował nikt na zewnątrz wobec giełdy będący. Czyli nie obdarzył giełdy strategią i to nie jest strategia dla giełdy, tylko to powinna być strategia przez giełdę i, i przez giełdę opracowana i przez giełdę wdrażana przez ludzi z rynku, ze środka, z wewnątrz. Tak to powinno w moim przekonaniu działać. To znaczy, tak chyba było, tak myślę, kiedy mieliśmy najlepsze lata rynku kapitałowego. I, i, I też nie mam na myśli y, y, jedynie mojej kadencji, ale też jeszcze y, sporo lat wcześniej się wydarzyło bardzo wiele dobrego na rynku i wydaje mi się, że to było zrobione przez pewne takie siły wewnętrzne i aspiracje, energię i, i, i potrzebę po prostu zmieniania rzeczywistości. I raczej chyba byliśmy przede wszystkim zadowoleni z tego, że wokół nas nie przeszkadzano temu, niż czekaliśmy na jakąś y, widzialną czy niewidzialną rękę, która za nas coś. Coś zaproponuje. Panie Prezesie, słuchając pana, czuję no, lekki niepokój, bo ja jestem tego, z tego pokolenia, któremu wpajano y, od początku transformacji ustrojowej, że rynek kapitałowy, że giełda to jest krwioobieg bądź serce polskiej gospodarki, tak. no takie hasła były utarte, a teraz Pan mi mówi, że y, no, nie widzi strategii, a jeśli w biznesie nie ma strategii, to można porównać to do sytuacji y, jazdy wolniejszym, szybszym samochodem, bez kierownicy. No, oczywiście. I to wszystko pozostaje bez zmiany. To znaczy, giełda dla polskiej gospodarki powinna by być czymś niezwykle istotnym, a jej rola ulega w ostatnich latach umniejszeniu czy, czy zmniejszeniu. Więc to wszystko, czym żyliśmy i czego się najpierw uczyliśmy, a potem czym żyliśmy, i Pan bezdyskusyjnie jest też jednym z uczestników tego życia naszego, to pozostaje w mocy. Tylko chodzi o to, żeby że, żeby to nie była figura teoretyczna, tylko żeby rzeczywiście y, giełda jako instrument finansowania odgrywała ogromną rolę w gospodarce, jako instrument edukacji również, jako instrument budowania pewnej kultury, inwestowania, pewnej kultury, y, y, zarządzania, y, ładu korporacyjnego itd. Czyli giełda nie tylko jako maszynka do organizowania obrotu, ale pełniąca pewną rolę kulturotwórczą. To było niezwykle istotne i dało, dawało bardzo dobre efekty przez, przez szereg lat. Więc zdecydowanie powinniśmy takiej giełdy chcieć. Powinniśmy też chcieć giełdy, która nie jest hmm, zamknięta w granicach jak gdyby, loka, lokalnej perspektywy, bo znowu hmm, trochę tak reminiscencyjnie giełda była największa i najlepsza wtedy i najbardziej użyteczna dla hmm, lokalnych polskich przedsiębiorstw i i lokalnych inwestorów, czy to instytucjonalnych, czy to indywidualnych, kiedy miała aspiracje międzynarodowe, kiedy też przyciągała kapitał zagraniczny, kiedy przyciągała spółki y, z regionu, kiedy. Y, kiedy była wizja fuzji z innymi rynkami, ona też napędzała wyobraźnię, chyba, prawda? Powiem, powiem szczerze, że tutaj to dotyka pewnej takiej mojej niemalże osobistej nuty, bo ja zawsze byłem sceptyczny wobec tego kierunku, tej konsolidacji czy tej fuzji, aczkolwiek. Zmieniłem się pod koniec mojego właśnie, mojego mandatu, mojego bycia przeze mnie szefem Giełdy w Warszawie, bo uznałem, że już, już, tak, już tak dalece się posunęliśmy w innych kierunkach, że chyba trzeba rzeczywiście wziąć udział w pewnej takiej regionalnej konsolidacji, czyli, czyli ja się zmieniłem w moim poglądzie co do tego i, i, i dzisiaj go bronię, że rzeczywiście jednym, jedną, jednym ze sposobów tej wdrażania tej formuły internacjonalizacji. Jest rzeczywiście znalezienie dla GPW czytaj dla całego naszego rynku jakiejś właśnie formuły szerszej, konsolidacyjnej, aliansowej czy stworzenia poza, po, poza polskę. Tak. Panie prezesie, bo to, co mi się wydaje fundamentem, to jest właśnie zaufanie, o którym wspomniałem na początku. Zaufanie inwestorów do regulatora, do tego, że y, są jasne kryteria, Pamiętam czasy, kiedy na giełdzie było milion indywidualnych inwestorów. Tyle było otwartych rachunków indywidualnych. Powiedzmy, że efektywnie było to 80%, ale były setki tysięcy drobnych inwestorów. Czyli zwykły Kowalski myślał o, o giełdzie, myślał że o, o niej jako miejscu do inwestowania. Dzisiaj myślą o Getbeku, dzisiaj myślą o tarapatach z AmberGold. Więc pytam, co się stało z zaufaniem i, i czy w takim razie organizator rynku kapitałowego, jakim jest częściowo NBP, częściowo RPP, ale w zasadzie Komisja Nadzoru Finansowego, czy tutaj nas coś nie zawiodło? Mieliśmy aresztowanie szefa KNF-u nie tak dawno temu, w listopadzie. To są oczywiście bardzo spektakularne wydarzenia. I nie będę się uchylał od autorefleksji, że również i przejście moje z szefowania giełdzie w Warszawie do Bukaresztu też nie odbyło się w okolicznościach, że tak powiem, cichych i dyskretnych, lecz również spektakularnych, ale nie dodaję do tego ani słowa komentarza więcej. Nie sądzę jednak, żeby to miało duże znaczenie dla zaufania, które rzeczywiście jest fundamentem wszystkiego, jeśli chodzi o rynki finansowe. To znaczy, wydaje mi się, że dzisiejszy pewnego rodzaju odwrót od giełdy nie wynika z utraty zaufania, która byłaby spowodowana przez te incydenty jednakże, lecz wynika z braku przekonania, że giełda czy rynek kapitałowy funkcjonuje w taki sposób, że daje możliwość po prostu zarobienia pieniędzy czy raz tracenia, raz zarobienia, ale że, że tak powiem, nie jest maszynką na pewno do tracenia pieniędzy, że różne rzeczy mogą się zdarzyć w pewnej takiej, w pewnym takim jak gdyby obiektywnym, dobrze funkcjonującym mechanizmie. Wydaje mi się, że chyba, chyba Chyba, chyba to przeważa niż wzgląd na te niewątpliwie afery i przykłady, że tak powiem, lekomyślności, nieprofesjonalizmu. Teraz mówię o getbacku bo KNF to jest jeszcze, jeszcze coś, coś innego. Aczkolwiek nie mam też takiej, takiej, takiej zarozumiałości w sobie, żeby teraz wypowiadać jak psycholog czy socjolog społeczny, i powiedzieć, to jest na pewno to jest na pewno to, co ja mówię, a to nie jest to, co pan sugeruje, może to jest jakieś połączenie, połączenie wszystkiego. Henry, Aczkolwiek pan skutecznie i realizuje swoją misję. Moim zdaniem, moim zdaniem, na ocenę, na, na moją ocenę działalności instytucji komisji nadzoru finansowego. To, co się zdarzyło w ostatnim czasie, ma na to, i, i, i mówię to w głębokim przekonaniu, ma na to zerowy wpływ. To znaczy, na, na moją ocenę KNF-u ma wpływ zupełnie coś innego. Mianowicie ma to, że, powiedziałbym tak, w latach 90. i jeszcze przez szereg lat po roku 2000 my traktowaliśmy regulacje prawne jako pewne, powiedziałbym, instrumenty czynienia różnych dobrych, inteligentnych, czasem inteligentnych, w sensie skutecznych, czasem mniej skutecznych rzeczy. Natomiast dzisiaj regulacje prawne i podejście regulatora do ich przestrzegania to w zasadzie tworzy nam takie pole minowe. I to, i to bym powiedział pole minowe z coraz większą liczbą min i z coraz mniejszo, mniejszymi, węższymi, w miarę swobodnymi przejściami między tymi minami. To jest złe. Reakcja też na coś takiego jak, jak GetBack to jest złe, bo reakcją nie powinno być bezrozumne, powiem, wyłączanie pewnych segmentów rynku, bo to, bo to jest w fa fazie projektowania, czyli, czyli praktyczne wyeliminowanie rynku obligacji korporacyjnych, bo to jest reakcja zabobonna. To nie jest reakcja. Ludzi dojrzałych, którzy mają już doświadczenie co do tego, jak funkcjonują rynki finansowe. Tylko to jest taka reakcja odruchowo, lękowo zabobonna. Coś poszło nie tak, to jak gdyby no, nie docieka się przyczyn, tylko się sięga, sięga, jakby opanowuje ten problem z góry, to w ogóle tego nie róbmy. Tak? To w ogóle tego nie róbmy. Ja mam taką mantrę, bo to już właściwie jest mantra, tak często ją powtarzam. Że powinno być więcej oparcia podejścia nadzoru na y, pewnych wartościach i zasadach, na takim względzie, na principles, na takie light touch, jak to kiedyś się mówiło w Wielkiej Brytanii, niż przykręcania, y, przykręcania śruby. Bo to przykręcanie śruby. To powoduje, że środowisko, w którym uczestnicy rynku kapitałowego działają, jest coraz bardziej restrykcyjne, a jak coś jest bardzo, bardzo restrykcyjne, to ludzie zaczynają kombinować. Proszę zauważyć, że getback się nie zdarzył na jakimś, w jakimś obszarze, nie wiem, wolności, swobody, gdzie właściwie prawie wszystko było wolno i tylko jakieś tam niektóre rzeczy drobne były zakazane. Getback zdarzył się w obszarze, można być najściślej regulowanym, jak sobie można pomyśleć, jeśli chodzi o rynek kapitałowy, bo to. Bo to właśnie powoduje pewną degenerację. Jak ludzie mają poczucie pewnej wolności, mają poczucie pewnej partnerskości, jeżeli chodzi o relację z regulatorem, i nie wzdycham tutaj do czasów, powiedzmy, kiedy wszyscy byliśmy trochę młodsi, sentymentalnie, tak nie wzdycham, tylko wtedy naprawdę było inaczej. Jak jest takie poczucie, to wtedy też i skala pewnych patologii jest mniejsza. Skala patologii jest mniejsza. Dlatego to jest to zacieśnienie, powiedzmy, że nazwijmy to polityki regulacyjnej, chociaż jest w tym może mniej polityki, a więcej polityki takiej, która jest szlachetnym słowem, tak? Może trochę w Polsce zmieniliśmy znaczenie tego słowa, ale tak normalnie to jest szlachetne słowo, jest mniej polityki, a więcej takiej reakcji właśnie lękowo, 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 żeby coś wykluczyć, tak? Panie prezesie. Mimo takiej surowej, dosyć oceny rynku kapitałowego, pan wraca na ten rynek kapitałowy teraz w nowej formule. Czym jest crowdfunding i, i dla kogo, dla jakiego typu inwestorów, czy dla jakiego typu y, przedsiębiorstw po drugiej stronie dofinansowania jest to, jest to propozycja? No, ja ciągle jestem w tym samym, czym zajmuję się od lat. To znaczy, jak y, można y, ciekawie, dobrze, bezpiecznie zorganizować przepływ kapitału między y, inwestorami a a firmami, a przedsiębiorstwami, a różnymi przedsięwzięciami gospodarczymi. I Ten crowdfunding, to słowo mi się tak, no, powiem szczerze, niezbyt podoba, ale sam koncept jest właśnie, on jest pewnego rodzaju antidotum na to, o czym mówiłem przed chwilą. A to jest zbieranie pieniędzy na Facebooku? No nie, no to jest coś więcej nie, niż. no to nie, 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 nie. nie. No, no w przypadku firmy, którą, którą, którą ja wraz z zespołem powołałem do życia. To jest to bardzo profesjonalna, śmiem powiedzieć, konstrukcja, to znaczy sprzężona z systemem bankowym, z rachunkami y, emitentów, którzy pozyskują finansowanie, z, z, z dokumentacją, z informacją przekazywaną przez spółki, które pozyskują takie finansowanie. Więc to jest takie bardzo, bardzo, bardzo bym powiedział zawodowe. Tak? Uważam, że to jest zawodowe i też dlatego zajęło nam to. Tak, zajęło nam to sporo czasu, żeby, żeby do, tego punktu, y, do tego punktu dojść. Jest to, jest, jest to całe, cała ta koncepcja crowdfundingowa jest pewnego rodzaju odpowiedzią na tę nadmierną restrykcyjność i wręcz nawet taką, taką, taką wręcz nieprzyjazność systemu rynku giełdowego. Tak? Ja myślę też, że drugi, drugą taką reakcją są kryptowaluty, to też jest pewnego rodzaju taka kontestacja, to znaczy. Banków centralnych. Zmęczenie systemem. Kontestacja systemu, który jest przeregulowany, który powoduje nadmierne koszty dla uczestników y, obrotu, który jest w ogóle też trochę za bardzo, jak gdyby w złym tego słowa y, znaczeniu filozoficzny, podczas gdy tak naprawdę chodzi o to, żeby, y, żeby, że, żeby od kogoś, kto w dobrej wierze da pieniądze i, i będąc poinformowanym co do tego, dlaczego to robi, żeby wziąć i uczciwie je, y, i uczciwie je wydać. Tak? Więc. Kryptowaluty, czy właśnie publiczne oferty, które są znacznie lżejsze, jeżeli chodzi o przywiązane do nich obowiązki, czyli crowdfunding, są pewnego rodzaju no, takimi wentylami, takimi, takimi możliwościami, gdzie jest trochę więcej tej. Tej wolności. Też bez przesady. To nie jest zupełnie liberalny system. Jest tutaj sporo obowiązków regulacyjnych. Włożonych w tym mechanizmie. I bardzo dobrze, i bardzo. Ja się też w tym bardzo dobrze czuję, bo przecież no, można być całe życie zawodowe z tymi wszystkimi bezpiecznikami, regulacjami, infrastrukturami i tak dalej, czy to krajowy depozyt, czy to giełdy. No to jest wszystko to samo. I część z tego jest aplikowana do tego procesu. Chodzi o to, żeby ten proces był w dobrych rękach, jeśli chodzi o kwalifikację spółek, które znajdą się na takiej platformie, bo w ostatecznym rozrachunku chodzi o to, żeby jednak dać możliwość zarobić ludziom, aniołom biznesu, ludziom właśnie tym może, którzy byli inwestorami giełdowymi, a dzisiaj kupują kondominia, domy, apartamenty, funduszom typu Venture Capital, innym funduszom, czyli to jest taka formuła, która pozwala zbierać środki finansowe od różnych grup inwestorów. Czyli dlatego też trochę nie lubię tego pojęcia crowdfunding, bo on sugeruje pewną taką jakby jednorodność tej grupy um, um, udzielających tego finansowania. Yy, I generalnie, no, oczywiście, jest też taka forma crowdfundingowa, taka radosna, amatorska, tak, że tam właśnie zrzucamy się po, na po 50 zł na, na, jakiś, na, jakiś, na, jakiś, na jakiś po prostu no, miły cel. Tak? Ale akurat nie, nie o to chodzi w tym Panie prezesie, tej będziemy obserwować. Dziękujemy za y, przybycie i obecność. Y, życzymy powodzenia. Ludwik Sobolewski, prezes Emerging Europe Marketplace, y, wcześniej prezes warszawskiej giełdy, giełdy także w Bukareszcie był naszym gościem.